Witam serdecznie wszystkich widzów jubileuszowe bitwy i kolejny jubileusz. Czy to jest po raz drugi Chocolat Coffee z tobą gram jubileusz, czy po raz pierwszy? Raz, dwa, trzy, cztery. Po raz czwarty? Ale twój jubileusz, bo ty w jubileuszach wielu występował. Ostatnio myszę jeleń, nie? No, ostatnio myszę jeleń, a teraz się trochę zamyszował i go nie ma. Czyli tak, 20-tysięczna, 25, 30, 30 i teraz 35. 30... No. I dwa razy jeszcze z myszą jeleniem i raz z Jakubkiem chyba? Mogło tak być. No. Mhm. W każdym razie Jakubek się odezwał, więc trzeci Plutonie jest właśnie Jakubek. Myszo jeleń niestety miał być Pluton Motion Blasherowy. Myszo jeleń ma, Jakubek niestety nie ma, ale, ma, ale myszo jeleń niestety w robocie, więc nie będziemy czekać do poniedziałku, aż wróci. No i właśnie tak już wspominaliśmy w jubileuszu myszo jelenia. Motion Blashery, czyli no cóż, ogromne, fajne czołgi, nie? Nie są fajne, są do dupy. Aha, do dupy! No, kurczę. No bo ja jeszcze nie grałem Motion Blasherem, dlatego musiałem wejść na konto nie prasowe. No. I to będzie moja pierwsza bitwa Motion Blashera. Dobra, no to nie wiem, czy coś się zmieniło od 30-tysięcznej bitwy. W ogóle jak nam szły te jubileusze? Był jakiś jubileusz naprawdę udany? O kurwa, czekaj, bo ci dowód sodem. No nie było żadnego prawie udanego, bo zawsze jak był jubileusz, to dostawaliśmy do zera, a zwyczaj jubilat robił mniej niż 1000, także... Czyli... Ja z tobą raz zrobiłem 11 tysięcy łączonego. O tak, na Ebrze. Na Ebrze zrobił 11 tysięcy, pamiętam. O, no, czyli dobrze, że mamy Jakubiaka, wyciągnie nam Chimerą bitwę, o. To jest jego ulubiony czołg średni. Nie, żartuję. Tak, ulubiony, najlepszy. Dobra, no to cóż, nie ma co gadać. Nie wiem, tak może jeszcze powiedz w dwóch zdaniach, co teraz ekspisz. Ale ja? No. Czy Jakubek? Nie, nie, nie. Ty nie, jesteś ja Manticore. Ja Manticore dzisiaj zrobiłem. Manticore, czyli to jest fajny lajcik? No taki, no fajny. Bo ja jestem na 8 dopiero. Tylko, że linia zsiepała, ale dycha jest fajna. Dycha fajna. No właśnie używana, Manticore są używane na tam tych klanowych rozgrywkach, nie? Więc są używane. Co on ma takiego fajnego, ten Manticore? No kamuflaż, że 50% w ruchu masz kamuflażu, że jedziesz praktycznie, nie wiem, ze 100 metrów, 150 możesz spota w ogóle nie dostać. Dobra, to co, jedziemy z koksem. No jedziemy. Zobaczymy, jak nas rzuci. No i cóż, pierwsza bitwa na... I ładnie, Himmelsdor, w dziesiątki, no to może o, mniej kurwa. Łatwiej. Mniej ładnie. Nie wiem, gdzie byś chciał się przejechać, bo ty już jechałeś tym czołgiem. Słuchaj, tu jest plan prosty na tą mapę. Zawsze jak grałem tą mapę, to jechałem Mordorem aż do końca. Ale tak na upartego aż zgniemy, czy tak bezpiecznie? Nie, bezpiecznie. No to albo możemy też jechać tak, że jedziemy środkiem i wjeżdżamy w róg F7. Kurde, nie wiem, to szybko decyduj. 3, 2, 1. Czekaj, bo mnie wczytuję, muszę węgla dorzucić do kompa. O sie, no to Mordor, no to Mordor. Dobra, już. No to Mordor. Ja bym Hila jechał. To jeźdź tego Hila tam. O kurde, musimy się przesunąć, bo... To jest duże. Esto mnie wyprzedza. Blokuje. Wszyscy mnie wyprzedzają. Dobra, Esto, jedź. Ogólnie to ma chyba prawie ciężkość jak maus, także jak ktoś cię denerwuje w bitwie, to możesz fajnie go wypchnąć. Znaczy nie, nie było. Nie, tego nie mówiłem. Mówiłem tego. O, już mamy czołgi. I uważaj na garnek. A, szkoda, że z tej strony jest, nie? W ogóle, że szkoda, że on jest w ogóle na tym czołgu. Kto tam stoi? Ronaldo tam jest. Na gola mi strzeli. Ty, ale nie wjeżdżaj tak lepiej. Dobra, ten samochód rozjebałem. Dobra, oni się strzelili, nie? Tak, ale ja się boję wyjeżdżać. Co ten Istaki Opa się zrobił, żeby z Golda nie idzie przebić? No dostał buffy ponad rok temu. Dobra, jedziemy za Bauerem. Bauer nas prowadzi.
Jadę, strzelam, trafiam. To jest dopiero czołg. A nie, tam jakieś defendery. Kalibany. Kto to widział? Pa, kontuję się, odbijam się. O, szkoła czołgisty nie działa. Zostanie ściągnięty przez tem. Szkoła czołgisty tu nie działa. Ja tam jadę w nich. Jadę w ciebie. Będę cię miażdżył. Tego kubka, kubka. Oj, pięknie! Dobra, pchamy go, pchamy. No i następnego, następnego. Kurde, ale ty uważaj, jubilacie! Dobra, tam, w to, gramy. Ih! O ja! Kurde! O nie! O nie, zabili mnie. Kurde, Terminator mnie zabił. Ty, Jakubek, i sumasz na plecach. O nie. O nie, 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 nie. Podpali cię. Proszę. Nie celuje we mnie. Strzela w te... Maurbrechera. O. Kurde, ale mu się wieża! Nie trafiłem! No i su? Fajny. Aha, dygnął! Dobra, chyba zjeżdżają nam na kapa. Jedę tego Isu wyciągnąć. Już się mokro zrobiło, aż jak pewnej babci ostatnio. Ja. O, Ryszard jest w Isu. Rychu. Nie bij Ryszarda, ty, Jakubek. Czemu nie? On jest bezbrodny, za dupą gdzie cię stoi. Okrążkę dostał. Nie musili, kupsu. Da mu się odwrócić, da mu się odwrócić. Dawaj, daj mu się odwrócić, gdy cię strzeli. No nie wiem, fraga no. Muszę zrobić, bo byśmy go chcieli zabrać. I Terminator zjechał z góry. On jedzie twardo. On jest spragniony tych uszkodzeń. Tutaj od razu mówię, jak się spłacisz, to masz fioletowe staty. O i perfekcyjnie. Tapują nas. Ja będę dokopał. Maurbrecher jedzie skruszyć mury niczym w Berlinie. Kurde. Aj, aj, aj. O, Onkel Schule. Faja, teraz na górę. Teraz na górę jedź. I nie wiem. Kurde, idę znowu. Zbliżymy ci czas, ile sekund dojedzie. Dobra, czekaj, ja stoper odpalę. Przejdzie on telefon. Telefon mi się to jest 4. Już jadę, jadę. Dobra, odwracaj tą wieżę. Tam muszą... Chłop ci od dupy odbija, ja nie wierzę. O. Piesek. Piesek. O. Maxie, cicho. Ale ten kierowca musi być przejebany w tym czołgu. Kurczę, no niestety dupa. Musi tą korbką kręci, żeby ta wieża się obróciła, nie? No, ciekawy czołg, no ale... jakby nas rzuciło na topę, na tym Himmelsdorfie. Tak, znaczy powiem ci tak. Na szóstkach to i tak byś gówno zrobił, bo cię szóstki przebijają wiarzmo. Aha. No. Ja doświadczyłem tego grając na Zatoce Rybackiej. I niestety, ale zostałem pokonany przez KW-85, które strzelało z Golda. Medal drugiej klasy, a mam tego, obrażeń 1200, dziwne. To zielone staty. Ale ogólnie, zobacz co ci mówiłem przed tym chyba, nie, na początku odcinka mówiłem ci, że jubilez zawsze robi mniej niż 1000 uszkodzeń. No i niestety też tak jakoś. No za szybko pojechałeś. No za szybko, zdarza się. No. No cóż. Pierwsza bitwa moja Mauschenblechschlerem. No i. No
nie chciałbym go kupić, no ale są ludzie, którzy go kupili. Znaczy, ja zawsze mówię tak, że to jest taki prezent dla osoby, której nie lubisz. Aha. No, dlatego ja też mówię na to mała Bresia, nie? Ja. Ty! Nie zaliczyło 35 tysięczną bitwę, dlaczego? Czekaj. Jeszcze raz zobaczę. Nie no, zaliczyło. Jest! Zaliczyło! Już myślałem, że będę grać jeszcze raz. Ale to dobre by było, jeszcze raz byśmy grali, nie? No i jeszcze raz tym syfem musiał grać. Ale jest to 5000 bitwa. No i cóż, teraz czekamy na kolejny jubileusz, już taki okrągły, 40000 bitwa. Będzie fajowy jubileusz niedługo. Tak jest. No może się uda w piątek na moje urodziny rozegrać moją 55000 bitwę. Oczywiście zapraszam na stream urodzinowy. No to tyle. Ja bardzo dziękuję Chocolate Coffee i tradycyjnie na koniec jakbyś chciał tam kogoś pozdrowić. Myślę jelenia na pewno. Żeby babcię naprawił, żeby już więcej nie przeciekała. I co tam jeszcze? No i nie wiem, pozdrowię jeszcze tutaj te Mirko. Fajne. I Jakubka. Jakubek 2014 pozdrawiam. Nie wiem, czy słyszy. Słyszę. No i tyle, dobra. Dobra, no to tyle. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Naura.